Zaczynamy 13. kolejkę PKO BP Ekstraklasy, plasująca się tuż nad strefą spadkową. Korona Kielce podejmuje znajdującą się w strefie spadkowej Puszczę Niepołomice. W tabeli drużyny dzieli tylko punkt, ale na boisku od początku to Korona ma przewagę. Już w 6. minucie Jewgenij Szykawka daje gospodarzom prowadzenie. Akcja Godinio, asysta Nono i Szykawka do siatki. Korona jednak nie zwalnia tempa. W pierwszej połowie ma zdecydowaną przewagę. Nono z drugą asystą. Martin Remakl z trzecim golem w tym sezonie. Belk decyduje się na strzał z dystansu i jest to bardzo dobra decyzja. 2-0 w Kielcach, a Korona wciąż atakuje. Dominik Zator, a właściwie Artur Kraciun, bo to reprezentantowi Mołdawii zaliczamy trafienie samobójcze. Do przerwy 3-0 dla Korony, ale po przerwie błąd Nono, bohatera pierwszych 45 minut. Hajda zabrał mu piłkę do Artura Siemaszki. Siemaszko! I jest 3-1. Jest gol dla Puszczy Niepołomice. To 63. minuta meczu, a to już 65. Bartłomiej Poczobut! Co za uderzenie! Puszcza przegrywała 0-3, a przegrywa już tylko 2-3. Co za szalony mecz, ale w tym szalonym meczu jest i trafienie dla Korony Kielce. 2 minuty przed końcem wprowadzony z ławki Ronaldo Deaconu podwyższa na 4-2 i w Kielcach kibice jakby spokojniejsi. No ale tutaj nie ma mowy o spokoju, bo Puszcza się nie poddaje, walczy do końca. Na 4-3 trafia Mateusz Cholewiak. To 90. minuta meczu. Jeszcze zostało kilka minut doliczonego czasu gry. Korona 4, Puszcza 3 i Korona jest w ataku. Zagranie w pole karne do Ronaldo Deaconu i ten po raz drugi wpisuje się na listę strzelców. Po tym absolutnie szalonym meczu Korona Kielce pokonuje Puszczę Niepołomice 5-3. Mamy też wydarzenie historyczne liczące dokładnie 15 lat i 9 dni. Igor Pieprzyca melduje się na murawie. Piłkarz Puszczy jest najmłodszym zawodnikiem w historii Ekstraklasy, który wystąpił w oficjalnym meczu. Ostatni gwizdek, a to oznacza, że Korona awansuje na 9. miejsce, natomiast Puszcza zostaje na 16. spadkowej pozycji. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.